Hej, cześć, witam Was z powrotem w Elite Dangerous i wybierzemy sobie, dzisiaj jesteśmy na Bluford Orbital, jak dobrze kojarzycie, to jest początkowa stacja, gdzie w ogóle zaczyna się grę. Tutaj są dosyć ciekawe misje związane ze skanowaniem planet. W ogóle, jak zapewne poznajecie, to jest Cobra MK3. Obszerny statek, tutaj najlepiej. A to podczas lotu wam go jeszcze pokażę dokładniej. Zobaczymy sobie, jakie misje można by wybrać. Dobra, co my tutaj mamy? Misje dla Federacji najlepiej wybrać. Tylko takie zresztą. Tu mamy za 1 800 000. Nambukaravi. A tam nie byłem chyba nigdy. Nie kojarzę przynajmniej. Dobra, zobaczmy tutaj jeszcze co jest. LHS 3479. No to sobie weźmiemy. Napotriti też jest za 1,9. I tu za 2 na Kremanii też. Za 3 miliony też na Kremanii. Są dwie takie misje. Wiecie co, spróbujemy zrobić na Kremanii. Kremain. Weźmy sobie te dwie misje. Może się uda je załatwić za jednym zamachem. To byłoby dobre. I potem polecimy jeszcze na LHS 3479. Taki większy cykl takich misji zrobimy. Zobaczymy tutaj, czy coś jest jeszcze. Tu nic nie widzę. Dobra, czy to chyba wszystko, co tu można zrobić. Tak, jeszcze tutaj sprawdzę, czy można byłoby. Nie to miałem zrobić. Wyposażyć w lepszy napęd ten statek. Zaraz zobaczymy. Czy jest tutaj. 4, nie, chyba 3B jest najlepszy. No niestety, tu nic nie wybierzemy. Natomiast tu ewentualnie możemy wybrać sobie 4D. No też tutaj nie ma. Uuu, tu są słabe. Kraftwerk też można by było wybrać 4D, ale też nie widzę. Rzeczywiście, tutaj są tylko same trójki. A sensory 3D nie ma niestety sensorów. Dobra. Widzę, że nic z tych rzeczy. A z dla kierowania, zobaczmy. Kobra. Lakierowanie. O, tu mamy. Mamy lakierowanie polarne. Jest właśnie ten Black Friday. Jest takie. Jest jeszcze takie, ale to niebieskie jest nawet fajne. A tych niestety nie mamy do wyboru. Ale możemy wziąć to wyste. Takie pustynne niech będzie. Dobra, tutaj nie będziemy przyozdabiać, chociaż nie, nie będziemy przyozdabiać. Myślę, że tak może być. No dobra. Wybierzemy sobie nasz cel. Może zaczniemy od tego Kremanii. Oj. Czekajcie, bo mi się tutaj coś. Dobra, ja spróbuję wylecieć najpierw, potem ustalić sobie już cel. Okej, niech będzie. Tutaj duży ruch jest oczywiście. To włączymy sobie ilość klatek na sekundę, bo widzę, że coś spadło do 45 tylko. Dziwne.
Zobaczymy, co tutaj w ustawieniach graficznych jest nie tak. Czekajcie, zaraz sprawdzę jeszcze. Nie, powinno być dobrze. Nie wiem, czemu tak spadły. Dobra, co my tutaj mamy? To jest LHS-34. Tutaj jest Kremani. To można wybrać tego Kremani. Okej, zobaczmy. Wybierzemy i... Aha, to jest jeden skok tylko. No to w porządku. Bo się zastanawiam nad tymi FPS-ami, czemu jest tutaj tylko 45. No to jest stała 45, dziwne to jest dla mnie trochę. Czekajcie, grafika. To ustawimy na ultra, zobaczmy co się stanie. A tutaj 99 jest niby. Dalej jest 44, dziwne. Nie wiem. Czekajcie, jeszcze zobaczymy. Ustawimy mu na... VR. Nie ma wpływu, dalej jest też 44 cały czas, tyle samo. Dobra, w tym systemie jest trochę fajnych planet, ładnie wyglądających. Tutaj mamy w ogóle. Jakieś wiadomości tutaj można znaleźć, ale my chcemy znaleźć tutaj tą misję, tylko że widzę, że jej jeszcze chyba nie ma. Zaraz zobaczymy, trzeba przeskanować tutaj. Nie widzę. Kremain system, czyli tutaj teoretycznie. Czekajcie, czemu ja się tutaj cofam? Co tutaj się wydarzyło? No jest ok. Jak to wygląda tutaj? Właśnie, trzeba znaleźć dopiero ten system. Zaraz zobaczymy. Jeszcze problem jest, żeby wyjść z tego.
że ten skaner jest za słaby. Bo niestety tutaj nie mogę zeskanować. Voler Terminal. Polecimy w stronę tej planety może. Gdzie ona jest? Z tyłu w ogóle, za nami. Widzę, że się ustabilizowały te klatki jakoś. Przejdziemy sobie tutaj na po prostu te ustawienia. Dobra. A cały czas właśnie nie mam informacji na temat tej misji. A, tym razem już jest, dobra. To jednak jest 4C, czyli tutaj, ta. Trzeba było tylko do niej bliżej dolecieć, ale trzeba byłoby mieć tutaj ten zaawansowany skaner. Wtedy podejrzewam, że ona od razu byśmy wiedzieli. Zobaczę, co tutaj mamy za informacje. To jest wiadomo. Za szybko oczywiście lecimy. Trzeba poszukać miejsca, gdzie jest ta baza właśnie, którą mamy sprawdzić. Powinno być tutaj. Tutaj jest. W ogóle MK3 to jest stateczek, to raczej taki mniejszy statek, ale bardzo przyjazny. Zobaczcie, tak wygląda wnętrze kabinki. Szeroki, ładny, przestrzenny. Te szyby są, widoczność z dołu jest bardzo duża, na boki też. Duże szyby. Ta planeta jest przeorana takimi kanionami. Co oni też chcą znowu? Dobra, czy mamy jakieś znowu informacje? Że w systemie znajdują się gdzieś informacje takie tajne, które należałoby odszukać. Oferują za nie jakieś tam... A, to jest właśnie o tym. To jest ta nasza misja. To jest dokładnie to, co mamy zrobić. No i tak, wybrałem tutaj dwie misje. Zobaczymy, czy
A, to jest inna z kolei, widzicie? Kurczę, teraz z niej... Niedobrze, bo... Cholera. Wybrałem zupełnie inną. Tu jest geboide. No właśnie, i to jest gdzieś indziej, a tej teraz nie widzę. Cholera. Jak ja to mam teraz tu znaleźć? Gdzie to może tu być? To może być w różnych miejscach. Naprawdę nie widzę z tej odległości. A, tutaj jest, dobrze. Jest pewnie ta baza, którą trzeba zeskanować. Te 3D czy okulary uczą jednej rzeczy. Niewykonywania gwałtownych manewrów, to na pewno. Podlecę bliżej. Wystarczy na taką odległość chyba tutaj. No i myślę, że tu podjedziemy sobie łazikiem po prostu. Czekajcie, gdzie jest przód? Tu jest, dobrze mówię, to jest przód. A to ja aż tak daleko stoję? Tu jest tył. To co jest aż taka odległość? Niemożliwe. Jak coś, to trzeba będzie... Nie, to jest chyba w dole. Tutaj za tą górką zaraz powinien... A, tu jest. Widać na skanerze ten górny paseczek. Właśnie są budynki. A, tych trzeba się będzie pozbyć. Jeszcze jakiś tu lata. Tu. Chyba jest już czysto. Się kręci jeszcze część po tym, gdzie w stanie nieważkości tak będzie ten opór tutaj powietrza. No, zaraz się przestanie kręcić. Dobra. Gdzie mamy tutaj znaleźć teraz ten słupek? Tutaj jest. Trzeba chyba podjechać. Dobra. Powinniśmy mieć jedną z tych misji zaliczoną. Landwirtschaftliche Rettung, Ach Geisel. Czy ja dobrą misję wziąłem? Dziwne.
LHS 3479. Niby miało być co innego, mi wskoczyło. Albo ja się pomyliłem i złą misję wybrałem, bo nie miałem ratować jakichś zakładników. Tylko planetary skan miał być. No właśnie, zrobimy teraz, zobaczymy jak wygląda. Czekajcie. Ten statek, ale zrobimy sobie opcję tutaj. Na super sampling ustawimy na 1,5. Zobaczymy jaka będzie. Różnica w jakości. No. Jest. Na pewno napisy są wyraźniejsze. Statek chyba wydaje mi się, że też lepiej wygląda. Stawimy też na 2 zaraz. Jeszcze zrobimy raz. Ciekawe, czy karta graficzna to uciągnie. Jednak, na super sampling razy 2, no to no jest różnica. No przy 2 jest. Ale wydaje mi się, że jest za wolno. Że tak się nie da grać, niestety. Stawmy mu na 1,25. To jest chyba takie jeszcze w miarę. Podczas nagrywania. Też to nie jest mega płynne, wydaje mi się. To on uderzył. Ach, tu uderzyłem w podwozie. Jest dosyć szeroki, zapominam o tym. O kurczę, tutaj też. O. A co jest? Co tam przywali? Co, nie mogę tu wjechać? Niemożliwe. Dobra, teraz chyba jest dobrze, bo pikło. Dobra, to się udamy teraz do tego drugiego celu. Nie atakują, nie. To jest tutaj. 34, 47, 9 lat, czyli tutaj nie trzeba wyznaczać drogi. O kurczę, będę miał daleko chyba. Bergungsgut. Strukturregulatoren, einzigartig. Nie, tego nie bierzemy. Ale zobaczcie jak to fajnie, tylko że wydaje mi się, że jest za... Właśnie, za mała płynność jednak. No, za mała. Musimy zmniejszyć jednak tutaj. Przynajmniej podczas nagrywania. Nie daje rady karta niestety tutaj. 3,1,25. Zostawmy na 1,0 i zobaczmy. Jak teraz.
Kurczę, też trochę. Też troszeczkę ścinka jest. Ja to odczuwam, że tu nie jest taka mega płynność jednak w tym. Dobra, zejdziemy sobie na... Zobaczymy VR Hoch, jak będzie. Tylko że teraz to brzydko wygląda z kolei. No nie, tak nie da rady jeździć, bo tu nie widać szczegółów tutaj. Musimy zrobić jednak tutaj na ultra. Tak zostawić. O, tutaj widać tą fakturę. Tak trzeba zostawić. To przy wyłączeniu nagrywania to myślę, że będzie to bardziej płynne. Te 90 klatek powinno być stałe. Tutaj jest jeszcze. Teraz LHS 3447. Momencik. 3470. Tutaj miałem polecieć przecież. I to jest 13 lat, czyli tutaj trzeba będzie niestety dwa skoki odbić. W związku z czym... No właśnie, jak to wygląda. No. Dobra. Wrócił, a miałem zrobić dwie takie misje. Lecimy teraz na drugą. Możemy zwolnić, bo tutaj chcę sprawdzić, gdzie może być ta misja. Strasznie dużo jest tutaj tych miejsc. Dobra, a jaką my dostaliśmy informację? Dobra, czyli mamy tutaj... znaleźć to miejsce właśnie. To jest odnośnie naszej misji dokładnie. No, walimy wszystkie te informacje. No tylko, że teraz... musimy wybrać jakąś... Zobaczymy tą. AB. Tutaj jest ta planeta. W ogóle jak tu wygląda ten układ? No to jest dosyć dużo tych planet, niestety. O, bardzo dużo.
Na drugi raz trzeba wybrać lepszy skaner, który skanuje od razu całość. Bo tu niestety jest problem teraz. Może od tej trzeba byłoby zacząć. To jest po drugiej stronie zupełnie, kurczę. Dobra, spróbujemy od tej zacząć. Zanim polecimy do tej dalej, która jest, to spróbujemy tą. Można by zrobić też tak, żeby wylądować tutaj na którymś... chyba tak zrobimy. No właśnie, tutaj wylądujemy na którejś z tych stacji, tylko że te stacje są też małe. Ale może będzie tutaj do kupienia lepszy skaner. Tak też zrobimy, tylko właśnie muszę znowu założyć... to, bo przecież... Dobra, co tutaj jest w ogóle to? Andocken Kontakte Waffen. Waren, przepraszam. Misje. Tylko nie widzę tutaj wyposażenia. Chyba tutaj nie ma Ausstattung w ogóle. A tutaj? Też nie ma. Kurczę, nie bardzo. A jest na planecie którejś? Tu są porty. Tutaj jest. Dobra, zobaczmy tutaj. Andocken Kontakte Erkundigung Schwarzmarkt auf Darken Aufren. Tutaj jest Ausstattung, tu by trzeba było polecieć. Na tą. I tutaj wyposażyć się w lepszy skaner. To jedyna... Zobaczmy jak tu daleko jest. A blisko. 4 sekundy tylko. To tak zrobimy. Bo tak będzie szukanie igły w stogu siana. Tu jest za dużo planet po prostu, nie chce mi się wracać na swoją planetę. Po prostu tutaj kupimy sobie ten zaawansowany skaner. On powinien zeskanować od razu wszystko, cały układ i podać nam lokalizację tych baz. Chyba było 10 tysięcy lat świetlnych odstępu, nie 10 sekund, tak mi się wydaje. No to i tak zaraz będziemy.
niestety przelecimy. Dobra, zeskanujemy go sobie. Powinien nam podać lokalizację tutaj tej bazy. Ona jest na samym biegunie. Dosyć duża jest ta planeta. Tak, to jest ten Pavlov Depot. Jest po drugiej stronie. Niesamowity widok. Kurczę, piękny. No właśnie. Ta podróż w kosmosie to jest coś wspaniałego tutaj w 3D. Żeby jeszcze, kurczę, troszeczkę była łatwiejsza ta nawigacja po tym systemie. Wow. Niesamowity widok jest teraz. O, Jezus, zobaczcie na to. Masakruje coś takiego. Ależ to jest ogromne. Dobra, schodzimy niżej. Czwóreczka. Czwórka nie jest tu. Tak dostrzegam, że chyba to jest czwórka. No i teraz zobaczmy, czy będziemy mogli tutaj wymienić sobie ten skaner.
Dobra, intern opcja na teraz tutaj. No właśnie, ten kupimy. Mit Hilfe dieses Scanners kann aus dem Supercruise oder dem normalen Weltraum heraus ein Oberflächenscan. Zobaczcie właśnie. Czyli dzięki temu możemy zrobić skan powierzchni planet. No dlatego. A ten, który mam teraz, to jest ten. A, tutaj nic nie ma. Nie ma takiej możliwości. A ten. Aha, kanał z nim Supercruise. Tutaj też. Tylko, że zobaczmy, jaką on ma pasywę Reichweite, akcją z Reichweite, nieskończoność, a tutaj mamy 33 lata świetlne. Przepraszam, 33 sekundy świetlne. A ten... Ten ma 1000 sekund świetlnych. A ten nasz? Pięćset tylko. A pasywę ma 0,33, czyli bardzo trzeba blisko podlecieć. Dlatego też ten od razu weźmiemy, potem go się sprzeda najwyżej. Dobra, co jeszcze tutaj możemy zrobić? Myślę, że będąc już tutaj, możemy sobie zmienić kilka rzeczy tutaj w tym statku. Mianowicie te sensory na 3D bym wymienił. I to z 4A na 4. O kurczę, tutaj też nie ma 4. Niestety nie ma. Nie, nie ma, nie ma. A to najbardziej byłoby mi przydatne. Tego nie, tego też nie. No dobra, to lecimy dalej. No, nie spojrzałem tutaj na misję też, ale myślę, że tutaj nie będzie zbyt dobrych, bo ja tutaj mam chyba neutralny jestem dla tej frakcji. Tak się domyślam. Możemy zeskanować to od razu. O, widzicie? I teraz od razu dostaliśmy informację, gdzie się znajduje ta misja. No i ona jest tutaj. No i nie dałoby rady, obawiam się, bez tego skanera znaleźć tej planety. Jest ich tutaj było za dużo po prostu. Długo wychodzimy tutaj. Czy wchodzimy w Supercruise'a, widzę. No.
Niesamowite to jest. Tutaj mamy naszą planetę. Leci jakiś statek, ale mam nadzieję, że nie przejawia złych zamiarów. Kurczę, to nie to. Miałem się przywitać. Gdzie ja tu mam powitanie? Tu? Tu nie. Może to jest to pierwsze? Zaraz zobaczę. Tak. Wyślemy mu tą wiadomość. 23 tysiące sekund świetlnych, no daleko. A jest tu jeszcze w ogóle ten pilot? Chyba nie. Chyba odleciał. Tutaj jest jednak. Kurczę, nie odezwał się. Teraz mu wyślemy. Czuję, że będzie chciał mnie przejąć. Cię przygotujemy na wszelki wypadek. Beluga Liner. Cobra i Viper. A, to chyba nie. Nic nie odpowiada. Ostatnio jak to wysłałem, to jeden stwierdził, że zapytał, czy jestem człowiekiem, czy AI. No niestety, w Oculusie nie da rady odpisać. Więc wysłałem mu wiadomość taką. Muszę tu wymacać. Na co stwierdził, że na pewno jestem AI. Więc wtedy wysłałem mu taką wiadomość. Wtedy się domyślił, że jednak nie jestem AI. Bo było to niezrozumiałe. Więc się zapytał, skąd jestem. No to nie mogłem mu odpisać niestety. Nie mam takiej opcji. Że nie ma tutaj ekspresu do kawy niestety na tym statku, no ale już na tych federacyjnych są. Pusto, prawda? Tutaj mogliby coś dać po lewej stronie. Leży jakaś torpeda, nie wiem, co to jest, zasobnik jakiś. Za nami, nie wiem, czy rozglądałem się już po tym. Można wychylić się trochę bardziej. Tutaj są drzwi. No właśnie, z tyłu. Obok jest miejsce. Jeszcze muszę czwóreczkę sobie też popatrzeć, na MK4. Jest trochę większa. Mi się wydaje, że bardziej wypasiona jest od trójki. Ciekawy jestem, jak w środku też.
Zobaczmy na skanerze, czy ktoś tutaj jest. Nie, chyba nie ma. Ciekawe, skąd te artefakty starożytnych zabierać. Dzięki nim można będzie do tych baz Targoidów się dostać. I to może być jakaś sonda właśnie, jakieś takie tego typu rzeczy, ale nie wiem, nie trafiłem nigdy na to. Nie wiem, czy dobrze słyszałem, czy to dobrze mi powiedziano na YouTubie. Ktoś nagrał właśnie filmik, że on to z takich właśnie różnych miejsc w kosmosie, takich można znaleźć przy jakichś wrakach statków, coś takiego. Trzeba będzie się rozejrzeć. Identyfizierte Signalquelle. Okej, trochę trzeba zwolnić, bo nas tutaj za daleko też polecimy. To jest Nesterforscht. Wszystkie oczywiście te planety są niezbadane. Że nas interesuje ta. Możemy wszystkie je zbadać. C8B. Dobra, przyjrzymy się na wszystkie. Wiecie, może zaczniemy od tej dużej. No tutaj to na pewno nie możemy wylądować. No, ale możemy podlecieć do niej dłużej. Gdzie tutaj jeszcze są? Można włączyć sobie te orbity. A to jest daleko. Tutaj to miałem jeszcze zbadać. A tutaj jest. Na tą polecieć. Teraz gdzie ona jest? Gdzieś tutaj po prawej stronie. Się zbliżamy. Czarna jest ta planeta, ciemna. Czarna to nie, ale ciemna jest. Dobra, i gdzie jest teraz ten nasz... Nasza baza poszukiwana tutaj.
O kurczę. No, tu trzeba trochę delikatnie te obroty robić, bo naprawdę może się w głowie zakręcić. Ale tutaj jest ten teren. Dobrze, że ja tutaj nie wziąłem większego statku. Same góry. Ale fajnie wygląda. Tutaj z prawej strony mamy jakąś tego gazowego olbrzyma. Jakiegoś. Trzeba będzie blisko wylądować. Są włączone teraz. Wygląda jak chmury wielkie, ale w rzeczywistości to są po prostu skały, takie góry. Co, nie widać tutaj nigdzie. Naszej bazy. No właśnie, pewnie jest gdzieś z tyłu. Tam jest. Zaraz obok. Dobra, pół kilometra wystarczy. Tutaj bliżej nie chcę podlatywać. Dobra, przełączmy się od razu na... Aha, nie mogę, teraz mogę dopiero. Dron. Dobra, załatwmy tego drona. Jest jeszcze jeden. No kurczę, natarza do mnie. Dostał. Zazwyczaj tylko dwa są, więc już chyba jest po sprawie. Jest już koniec. Tak, dobra. No można już teraz wracać na naszą bazę. Nie chcę takich ostrych zakrętów brać, bo to się niedobrze robi. Raczej tutaj powolutku. Nie wiem, czy się nie przydała kierownica po prostu.
z uwagi na te mdłości, jak tutaj można doświadczyć. Jak się jedzie powoli i się delikatnie skręca, to jest ok. Gorzej, jak tu by ktoś próbował zaszaleć, no to... To bez takiego treningu, przygotowania wcześniej, to chyba nie jest zbyt dobry pomysł. Dobra, troszeczkę zwolnimy. No znowu żeśmy uderzyli. Właśnie, kurczę, muszę uważać, jak wjeżdżam od tej strony, bo on się tutaj nie chce zmieścić za bardzo. Muszę tak odjechać chyba. Teraz właśnie, dalej nie chcę zjechać. No coś tutaj przehacza mi zawsze. Chyba to działko u góry pewnie. Zobaczymy teraz. O, teraz jestem. Dobra, pykło. No i fajne misyjki dwie. Sami zobaczyliście, jak to wygląda. Żebym przelecieć się tutaj przy tej stacji. One wszystkie tak samo, bardzo podobny układ ma, jest duży ten budynek, taki jakby mieszkalny, i właśnie ta stacja, ten terminal. Tu ogólnie zobaczcie, jakie to są wielkie te kaniony. Ona była na takim płaskowyżu osadzona. Ciekawe, co tutaj jest na dole. Nieprzeniknione ciemności. Się nam pokazało. Trochę meteorytów. Fajnie tutaj można latać między tymi kanionami. Niesamowite to jest. No i chyba koniec prawie tego kanionu. Nie, tutaj jeszcze można polecieć. Chyba już koniec. Przehaczyłem. Kurczę, przehaczyłem skrzydłem. A właśnie, bo ta nasza kobra jest dosyć szeroka. Wyprostujemy zaraz go. Chciałem manewr wykonać, a tutaj skrzydło jednak
Jest płaska i szeroka, kurczę. Nie no, fajnie, fajnie się lata tutaj po tych planetach. Łazikiem to gorzej, ale... A co to jest? Kontakt person... Kontakt person handlwistige daten... Za ile? Aż to misje... Kurczę, mogliby robić takie misje za 2-3 miliony albo za 10. A tak, to zrobią za 15 milionów, zobaczcie, misję. Jak ja przed chwilą miałem za 6, za 3 i to właściwie każdy gracz, nawet na samym początku miałby za tyle. To kto potem będzie leciał na jakiś obcy system za 15 tysięcy? Fajne, super, mi się to bardzo podoba tutaj to latanie teraz w 3D. O, wow. Już muszę poszukać tych baz obcych. Nie będę prosił o dokładne koordynaty, tylko raczej mniej więcej gdzie to się znajduje. Bo sama jest frajda w szukaniu tego. Bo w 3D wiecie jak to po prostu bombastycznie wygląda. Na horyzoncie widać kolejne góry. No dobra, wracamy do nas już. No może będzie prościej tutaj w ten sposób. No, niestety muszę znowu wymacać te kontrolerki. Okej, RHS. Ypsilon Aquarii, tutaj jest run, run, tutaj jest właśnie ta, czy run, nie wiem jak to się powinno wymawiać. Vega, Pollux, Capella. Pigaha, tutaj znam już te gwiazdy w miarę, te systemy. Dobra. Mamy dwa skoki, więc trzeba się wziąć i zrobić je, i oddać tę misję, i skończyć odcinek na tym. Tu można, słuchajcie, się naprawdę zagrać. Szczególnie pewnie na początku, jak to jest nowość. Nowe doświadczenie. Dobra, musimy najpierw wejść w Super Cruise. Wygląda tak, jakby to były chmury, trochę. Drive charging.
można dużo graczy spotkać. To jest wiadomo, ten system rodzinny. Blueford Orbital. Dobra, to płyniemy, lecimy tam. Sidewinder. No, Sidewinder jest ok. Czy niektórzy, jak zaczynają zupełnie grać, to nie bardzo wiedzą, jak się tutaj wysyła pewnie wiadomości. Dlatego mogą nic nie odpisać. O, co? Za szybko? Kurczę, no. Spróbujemy z tej strony oblecieć wtedy. Jest za szybko, na pewno. Będziemy z drugiej strony zupełnie całą stację przelecieć, ale może tu zalecimy tak troszeczkę. Co jest ten Nyštrygy Street? To jest komunikacyjny sygnał. Co się pod tym kryje, nie wiem. To już mocno ścina, strasznie. A wszyscy mieli upaw, to jak ktoś mnie widział. Stacja skosiła. Się nie dostał w ogień. 34, gdzie jest tam, jest na końcu. A mocno tutaj. Dobra.
oddamy, naprawimy się i zaproszę was na kolejne odcinki. Zobaczmy, co tutaj mamy do oddania. Dwie powinny być te misje. To tu strzela. No i co? A. Dobra, i jeszcze ta. Okej. Jak tam z rangą? 44%. No dobra. To wam dzięki serdeczne za oglądanie i do następnego razu. Cześć.